Od ponad 4 miesięcy mieszkańcy bloku Przywojska Polskiego 23 żyją dosłownie bez dachu nad głową. Styczniowa wichura zwiała blachę pokrywającą część budynku i od tej pory administrator budynku nie zrobił niczego, co skutecznie zabezpieczyłoby mieszkanie przed notorycznym zalewaniem. Po strychu wciąż walają się resztki dachu i ptasie odchody, zalewane przez deszcze i przesiąkające przez strop do mieszkania na drugim piętrze. Podczas poniedziałkowej ulewy znowu z sufitów lała się woda, a w siedzibie administratora odzywała się wyłącznie automatyczna sekretarka. Mieszkańcy zalewanego lokalu są już zrozpaczeni. Sufity i ściany nasiąkają, strugi wody lecą po instalacji elektrycznej, a gdy to zgłaszamy, to radzi się nam, byśmy nie włączali w domu światła. Powiedzieli nam w poniedziałkowy wieczór, gdy do mieszkania po raz kolejny zaczęło się lać. We wtorek na dowód pokazali nam to. Wykręcili ją z żyrandola w salonie. Jak widać, działania podjęte przez administratora niewiele dały. Pracownicy ZBM-u byli około 22, no, szukali klucza, bo nie mieli z sobą. No, a po jakimś czasie znaleźli chyba u siebie administratora i pojawili się później ponownie z wiaderkiem i z miską. Tam coś wynosili. Nie chodziliśmy, nie sprawdzaliśmy, ale coś tam działali. Ale całą noc strzelało nam. Sufitu. Małżonkowie wiele razy próbowali zmobilizować ZBM do zabezpieczenia i naprawienia szkód po wichurze sprzed blisko 5 miesięcy. Prośby były zebrania, no nie, i przez ten okres od połowy stycznia tylko zostały podnoszone dla nas chyba 3-krotnie już został podnoszony fundusz remontowy. No i dodatkowo było raz dołożona po prostu folia na strop. Takie zabezpieczenie zostało. Sufit nad mieszkaniem to tykająca, budowlana bomba. Sufity, które są obniżone, na pewno trzeba je zrywać, będzie na pewno suszyć trzeba ściany i nie wiem w jakim stanie jest sufit ten właściwy, bo słyszymy co jakiś czas tam, że coś spada na ten obniżony sufit, no i zapewne suszenie dużo będzie tego, nie? Widzieliście Państwo sami, że woda w misce brązowe, to co się dzieje na tym stropie. Trudno to określić w tej chwili jest, nie? Ocenić to, wycenić w jakiś sposób. No ale na pewno duży koszt będzie tego, zapewne. Ubezpieczyciel twierdzi inaczej, no ale będziemy starali się jakieś rekompensaty zamiast za to. Bo 3 miesiące żyjemy w takim, powiedzmy, jakby strachu, no bo skoro za coś się sypie, być może, że się zawali cały sufit, bo dach nie został nadal naprawiony, zostały jakieś półśrodki zrobione tylko, ale nic nie pomaga zbytnio to, nie, skoro woda się leje dalej. Od chwili, gdy z budynku zniknął dach, mieszkańcy pokoszarowej kamienicy co chwila dowiadują się o kolejnych podwyżkach opłat na fundusz remontowy. Aktualnie to już około 6 zł za metr mieszkania. Na miesiąc maj był już fundusz remontowy 410 zł i 64 grosze. Samego funduszu remontowego? Samego funduszu remontowego. Nie, sam fundusz remontowy jest tyle u nas. Za 68 metry kwadratowych. No. A czynszu mamy 200 tam parę złotych plus wodę. Na 2 czerwca ZBM znowu zapowiedział zebranie wspólnoty. Zapowiada się kolejna podwyżka funduszu remontowego. Zastanawia się pani Barbara i rozważa, co będzie pierwsze: dach na budynku czy strop na podłodze jej mieszkania.